Wydawnictwo kobiece i niegrzeczne książki przedstawiają książkę Katarzyny Bester pod tytułem Świąteczne nieporozumienie. Czyta Agnieszka Michalska Świąteczne nieporozumienie Rozdział pierwszy Tydzień wcześniej Nic nie wyprowadza mnie z równowagi tak szybko jak widok choinki w listopadzie. Może niektórzy rzeczywiście czują magię świąt z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, ale mnie to nie dotyczy. Niestety, dotyczy mojej przyjaciółki Ruby, z którą w dodatku dzielę biuro. Już niedługo. Zbliża się mój awans, na który tak morderczo pracowałam. Czasem myślę sobie, że łatwiej byłoby odzyskać Erebor niż zostać kierownikiem nowego oddziału naszej firmy w Paryżu. Kiedy przypominam sobie, jakie wyzwania stawiał przede mną szef, od razu czuję się zmęczona. Słynę jednak z tego, że łatwo się nie poddaje. No dobra, spójrzmy prawdzie w oczy. Jestem uparta jak stado osłów, dlatego to właśnie ja będę kierować nową placówką. Piękny Paryż i romantyczni Francuzi. To tylko taki dodatek do pensji, premia świąteczna. A skoro o świętach mowa? Czyż nie wygląda cudownie? Pyta Rubi, wieszając na czubku choinki coś, co przypominałoby aniołka, gdyby miało twarz. Bardziej kojarzy mi się z postacią z horroru, ale nie będę i psuła zabawy. Wiesz co myślę o ubieraniu choinki półtora miesiąca przed wigilią? rzucam jej spojrzeniem matki niezadowolonej z oceny za pracę domową. Harper, błagam cię, wyjmij kij z tyłka i daj się ponieść magii świąt! A nie mówiłam, że ona już to czuje? Dla mnie to jak przedwczesny wytrysk. Nie jest to coś, z czym warto się obnosić. Jedno i drugie powinno się leczyć. Nie uważasz, że to drzewo jest trochę za duże? Pytam, wskazując ręką przestrzeń, w której ledwo mieszczą się nasze biurka i krzesła, a co dopiero półtora metrowy kujący świerk. Skoro się zmieściło, to znaczy, że jest idealne, mówi Rubi, wzruszając ramionami i schylając się do pudełka, które nie wiadomo skąd wyciągnęła, żeby chwycić długi, błyszczący łańcuch. Jeśli coś się mieści, to nie znaczy, że jest idealne, informuje ją. Pomyśl o malutkim fiucie tego gościa, z którym spotykałaś się na wiosnę. Mieścił się, ale nie znaczy, że był idealny. Narzekałaś na niego, dopóki nie spotkałaś Krisa z wielką maczugą. Widzę, jak spuszcza wzrok i się czerwieni. Fiut Krisa ledwo się w tobie mieści, ale wydaje się idealny. Popraw mnie, jeśli się mylę. Rozpieram się w fotelu i wymownie unoszę brwi. Rubi otwiera usta i zaraz je zamyka. Po chwili znów je otwiera. Wygląda jak ryba. Kiedy już wydaje mi się, że mi odpyskuje, obie podskakujemy na dźwięk otwieranych z impetem drzwi. Staje w nich nasz szef, we własnej osobie. Spogląda na choinkę i w jego oczach widzę uznanie. No nie, on też? Potem przynosi wzrok na mnie i mówi: Harper, w paryskim oddziale guzdrają się z remontem. W związku z tym kazałem przesunąć Twój wyjazd od cztery tygodnie. Pojedziesz tam tydzień przed świętami. Lot przebukowany. Wyciąga przed siebie dłoń i prostuje kciuk, pokazując mi, że wszystko jest w porządku. Rzuca szybki uśmiech i wychodzi. Przez chwilę trawię jego słowa. Jestem bezdomna. Mówię cicho. Przecież wynajmujesz śliczne mieszkanie, oznajmia Ruby marszcząc brwi. Nie rozumie, o co mi chodzi. Owszem, jest śliczne. Ale umowa najmu kończy mi się w przyszłym tygodniu. Przez miesiąc nie będę miała gdzie mieszkać. W mojej głowie uruchamiają się wszystkie trybiki. Mogłabym poprosić szefa o wcześniejszy lot, lecz co miałabym robić w Paryżu przez miesiąc? Tutaj mam przynajmniej biuro i komputer, gdzie mogę przygotowywać materiały potrzebne podczas szkolenia nowych pracowników. Może uda mi się przedłużyć wynajem mieszkania, które stało się moim domem przez ostatnie dwa lata? Chwytam telefon i wybieram numer. Tłumaczę starszej kobiecie, jak wygląda sytuacja i że nie spodziewałam się zmiany terminu wyjazdu. W zasadzie jestem już spakowana. Za tydzień miałam siedzieć w samolocie i planować swoje nowe życie we Francji. Nie, żeby w Londynie było mi źle. Kocham to miasto, mam tu przyjaciół i pracę, którą uwielbiam. Jednak możliwość awansu, nowe wyzwania, rozwój zawodowy to coś, czemu nie potrafię się oprzeć. Bardzo chętnie przedłużyłabym umowę o miesiąc, ale za półtora tygodnia wprowadzają się nowi lokatorzy. Przykro mi, tłumaczy właścicielka mieszkania. Zdycham i dziękuję jej za rozmowę, odkładam słuchawkę i włączam stronę z lokalami do wynajęcia. Poczekaj, mówi Rubi, chwytając mnie za nadgarstek. Moja siostra była tu z mężem i dziećmi, w czasie wakacji. Wynajmowali jakieś niedrogie mieszkanie blisko centrum, zadzwonię do niej pewnie ma namiary na właściciela. Siada za biurkiem i grzebie w torebce. Może uda się coś znaleźć przed świętami. Cholera, święta. Przecież ludzie będą odwiedzać Londyn, żeby podziwiać zabytki i wystawy bożonarodzeniowe, wszystkie porządne kwatery na krótki czas są już pewnie dawno zarezerwowane. Nie mogłam trafić na gorszy okres z szukaniem mieszkania. Dzięki. Rzuca rubi do telefonu. Nawet nie zauważyłam, że z kimś rozmawiała. Masz tu numer do tej babki, od której wynajmowali mieszkanie. Było czyste i blisko stacji metra. Może akurat jeszcze nikt nie zajął go na okres przedświąteczny. Dziękuję jej i chwytam karteczkę z adresem i telefonem. Wybieram numer, ale po dwóch sygnałach połączenie zostaje odrzucone. Co jest kurwa? Mówię sama do siebie. Telefon w mojej dłoni odzywa się, zwiastując nadejście wiadomości tekstowej. Jestem na spotkaniu, proszę o SMS. No dobra, wystukuję wiadomość. Mam numer od znajomej. Czy mieszkanie na wynajem jest wolne przez miesiąc od przyszłego tygodnia? Pozdrawiam. H. Buckley. To ci poprawi humor, mówi Ruby, stawiając przede mną kubek z gorącą herbatą. Czuję zapach piernika i przewracam oczami. Przygarnęłabym cię do siebie, ale Chris wprowadził się kilka tygodni temu i nie mam już miejsca. Chris i jego sprzęt na pewno zajmują cały pokój. Śmieje się, chowając twarz w kubku. Rubi trąca mnie łokciem w efekcie czego prawie wylewam brzątek na swoją nową bluzkę. W tym momencie obie się śmiejemy. Naszą radość przerywa dźwięk wiadomości. Z szybkością błyskawicy chwytam telefon i odczytuję SMS. Jak wspomniałam, mieszkanie jest wolne. Wyślę numer konta i kwotę. Jeśli dostanę przelew, prześlę kody do domofonu i drzwi wejściowych. Nie wiem, komu wspominała, ale nie byłam to ja, zresztą nieważne. Z głębokim westchnieniem opadam na oparcie fotela Mam się gdzie podziać. Rozdział drugi. Czasami mam wrażenie, że ubrania zwiększają swoją objętość, gdy tylko próbuję pomieścić je w walizce. W dodatku wydaje mi się, że robią się cięższe, gdy tylko kończę zamykać torbę. W efekcie, gdy docieram pod wskazany adres, jestem spocona i wykończona dźwiganiem swojej błękitnej walizki. Wiem, że ma kółka, ale to nie znaczy, że sama wskoczy do metra lub wniesie się po schodach dzielących chodnik od drzwi wejściowych do budynku. Dobrze, że pozostałe rzeczy wysłałam kurierem do firmy. Szef wspaniałomyślnie zaoferował mi kantorek, w którym mogę trzymać swój dobytek do dnia, gdy nadam wszystkie pudła w długą drogę do stolicy Francji. Z zamyślenia wyrywa mnie dźwięk windy. Drzwi rozsuwają się, a ja wciągam swoją wielką walizkę do środka i naciskam przycisk. Kilka sekund później jestem na trzecim piętrze i rozglądam się za drzwiami, za którymi przez najbliższy miesiąc będzie toczyć się moje życie. Wbijam kod, który dostałam kilka dni temu, a następnie wchodzę do środka. Dzięki dużym oknom nie panują tutaj egipskie ciemności, więc z łatwością odnajduję włącznik. Światło rozbłyskuje, ukazując mi duży salon z granatową kanapą i fotelami, a także kuchnię oddzieloną od salonu sporych rozmiarów wyspą z błyszczącym czarnym blatem. Podoba mi się, przyznaję, uśmiechając się do siebie. Ściągam buty i ruszam w stronę drzwi do sypialni, ciągnąc za sobą swój wielki bagaż. Robię zaledwie trzy kroki, kiedy słyszę ruch za drzwiami wejściowymi. Mieszkanie znajduje się na końcu korytarza, więc nikt nie powinien go mijać, idąc do siebie. Zostawiam walizkę i przesuwam się bliżej, przykładając ucho do drzwi. Słyszę dźwięk zamka, jakby ktoś otwierał torby, a następnie odzywa się ciche pikanie. Ktoś ewidentnie wbija kod i chce tu wejść. Żołądek ściska mi się w ciasny supeł. Czytałam o kradzieży kodów do bankomatu, więc chyba można ukraść kilka cyfr i wejść do cudzego mieszkania. Szybko opieram się plecami o ścianę, żeby drzwi zasłoniły mnie, jeśli komuś rzeczywiście uda się je otworzyć. Dwie sekundy później już wiem, że się udało. Wstrzymuję oddech. Kurwa! Mogłam zgasić światło. Wtedy miałabym większe szanse obezwładnić napastnika. Teraz już za późno rozglądam się za czymś, czego mogłabym użyć jako broni. Parasol. Dzięki ci Londynie za twoją kapryśną pogodę. Unoszę swoją broń, żeby zdzielić nią tego, kto wyłoni się z otwartych drzwi. Widzę nogę. Jakie ładne buty. Włamywacz ewidentnie ma dobry gust. Teraz pojawia się ramię w czarnym płaszczu. Kto idzie na włamanie w eleganckich butach i długim płaszczu? Nie powinno się zakładać dresu i kominiarki? Kiedy moim oczom ukazuje się nieco rozczochlana czupryna, staję na palcach i wymierzam cios parasolem. Słyszę syknięcie i włamywacz chwyta się za głowę. Chyba trafiłam po części w ramię, ale to nie moja wina, że jest taki wysoki. Wyciągam broń przed siebie, kierując ostry szpikulec w stronę mężczyzny, który odwraca się do mnie z mordem w oczach. Co tu robisz? pytam, próbując powstrzymać drżenie głosu. A jak kurwa myślisz, mieszkam! odpowiada, mierząc mnie wzrokiem od góry do dołu. Rozmasowuje miejsce nad uchem, gdzie musiałam zadać cios. Kim jesteś? Mieszkam tu, mówię, zaciskając mocniej palce na parasolu. Nieznajomy marszczy brwi, jakby nie zrozumiał moich słów. Rozgląda się i zauważa moją walizkę, robi głęboki wdech i podchodzi do drzwi. Ku mojemu przerażeniu zamyka je z głośnym trzaśnięciem. Chyba pomyliłaś adres, bo to ja od dziś wynajmuję to mieszkanie. Miałam kod, geniuszu, więc nic mi się nie pomyliło. Ja też mam kot, a nie godziłem się na współlokatorkę. No chyba, że jesteś tu, żeby umilić mi czas, a twoje usługi są w cenie. Mówi, a kącik jego ust lekko drży. Że co? Ja ci zaraz pokażę moje usługi. Puszczam parasol jedną ręką, żeby móc wymierzyć włamywaczowi siarczysty policzek, plask. Patrzy na mnie z otwartymi ustami jaki kurwa zdziwiony. Jeszcze raz, nazwij mnie dziwką, a włożę ci ten parasol w dupę i tam rozłożę. Syczę przez zaciśnięte zęby. Staram się wyglądać groźnie, lecz muszę zadzierać głowę, żeby na niego spojrzeć. Jakbym wiedziała, że spotkam takiego wysokiego i bezczelnego faceta, nie ściągałabym obcasów. Widzę, że masz bardzo wybujałą wyobraźnię. Zauważa, po czym wyciąga telefon z kieszeni i bez słowa wybiera numer. Dobry wieczór, przepraszam za telefon o tej porze, ale właśnie wszedłem do mieszkania, które od pani wynająłem i zastałem w nim kobietę, która podobno tu mieszka. Nie wiem, o co chodzi. Sama jestem ciekawa, o co chodzi, więc przyglądam się, gdy włamywacz słucha uważnie gadania po drugiej stronie słuchawki. Podaje właścicielowi adres kod do drzwi i domofonu, a także czas wynajmu. Wszystko zgadza się z informacjami, które sama dostałam. Tak, to moje nazwisko, mówi nieco wkurzonym głosem. I nie zauważyła pani tego od razu? Poziom złości wyraźnie wzrasta. Porozmawiam z nią, podnosi na mnie wzrok. Oddzwonię, jak coś ustalimy. Rozłącza się i przez chwilę patrzy na ekran telefonu. Przygryza wargę. Chyba się nad czymś zastanawia, bo niemal słyszę, jak w jego mózgu pracuje maszyneria. Wzdycha, dotyka miejsca, gdzie walnęłam go parasolem i krzywi się z bólu. Następnie ściąga płaszcz i umieszcza go na wieszaku. Ma na sobie granatową koszulę i eleganckie czarne spodnie. To zdecydowanie nie jest strój na włamanie. Zaszło nieporozumienie. Mówi kładąc ręce na biodrach. Właścicielka myślała, że jesteśmy jedną i tą samą osobą. Jak zgaduję, kontaktowałaś się z nią tylko SMS-owo. Potakuje. Nic z tego nie rozumiem. Jak można pomylić dwie osoby? Włamywasz zamyka na chwilę oczy i kręci głową, jakby nie wierzył, że to się dzieje naprawdę. Potem wyciąga w moją stronę rękę. Holden Buckley. Ja pierdolę. Otwieram szeroko oczy ale otrząsam się szybko i lekko ściskam jego dużą dłoń. Harper Buckley. Nie musi nic dodawać. Zapewne tak jak ja. Nie podpisywał się pełnym imieniem. Nie zauważyła, że dostała dwa przelewy, a podwójne smsy zrzuciła na niecierpliwość klienta, tłumaczy. Co nie zmienia faktu, że musimy to jakoś rozwiązać. Masz się gdzie zatrzymać? No chyba żartuję. Próbuję wyrzucić mnie z mieszkania, za które zapłaciłam. Jestem kobietą, chyba ma w sobie chociaż odrobinę z dżentelmena. Tak, odpowiadam kiwając głową, z ulgą wypuszczając powietrze. Na dworcu. Stacja jest kilka ulic dalej. Masz może pożyczyć jakiś karton? Skupia na mnie spojrzenie, z którego wyziera złość. Słuchaj, nie mam ochoty na kłótnie. Mam za sobą jedenastogodzinną podróż, a na miejscu zostałem zaatakowany parasolem i spoliczkowany. Marzę tylko o tym, żeby się położyć. Kanapa jest do twojej dyspozycji, rzucam, ruszając w stronę swojej walizki. Jeśli szybko zamknę się w sypialni, to nie będzie mógł mnie wyrzucić. Masz zamiar tu zostać? Pyta wielce zdziwiony, zastępując mi drogę. Wspominałam już, jak bardzo jestem uparta? Tak, zapłaciłam za to mieszkanie. Mam stąd dobre połączenie do pracy i przytachałam tutaj tę kurewsko ciężką walizkę. Nie zamierzam się stąd ruszać. No to mamy problem, bo ja też nigdzie się nie wybieram. Oznajmia, zakładając ręce na piersi. Jestem niemal pewna, że urósł kilka centymetrów od kiedy tu wszedł. Czy możemy odłożyć tę przemiłą rozmowę do rana? Dochodzi północ, a ja muszę wcześniej wstać. Z tego, co słyszałam, też chcesz iść spać. Jestem kobietą, więc zakładam, że nie będziesz się kłócił o łóżko. I tutaj się pomyliłam. Na jego twarzy maluje się diabelski uśmiech. Powoli wyciąga w moją stronę. Zaciśniętą pięść. Zagramy w marynarza, oznajmia: chyba żartujesz. Nie mam ochoty na żarty. Boli mnie głowa, bo ktoś próbował złamać na niej parasol. Zagryzam wargę. Dobra, niech ma, zagramy, a jutro zadzwonię do właścicielki, żeby jakoś się go pozbyć. Wygrany bierze sypialnię, mówię i wysuwam do przodu swoją małą piąstkę. Wykonujemy trzy szybkie ruchy, a następnie jego kamień tępi moje nożyce. Wzdrygam się ze złości, rozglądam się, podchodzę do sypialni i wkładam głowę do środka, po czym oznajmiam. Jest tylko jedna łazienka. Mogę skorzystać pierwsza, czy też chcesz w coś zagrać? Może masz w walizce warcaby? Panie przodem. Uśmiecha się szeroko i gestem zaprasza mnie do łazienki. Zrzucam z siebie kurtkę i wieszam obok jego płaszcza. Szybko odnajduję w walizce przybory toaletowe i piżamę, po czym czmycham pod prysznic. Gorąca woda pozwala mi się rozluźnić. Po chwili jednak spinam się, bo uświadamiam sobie, w co się wpakowałam. Spędzę noc w jednym mieszkaniu z obcym facetem. A co, jeśli zechce mnie skrzywdzić? Może teraz grzebie w moich rzeczach? Przyspieszam ruchy i dwie minuty później osuszam ciało ręcznikiem. Mam nadzieję, że nie będzie z niego korzystał, jeśli zostawię go na grzejniku w łazience. Wkładam piżamę w motylki i zbieram wszystkie kosmetyki do kosmetyczki. Zostawiam ją na półce. Niech nie myśli, że nie czuję się swobodnie. Szybko wracam do salonu. Chcesz herbaty? Pyta Holden, odwracając się w moją stronę. Stoi przy kuchennym blacie i taksuje mnie spojrzeniem od stóp po czubek głowy. Moja pewność siebie zostaje lekko zachwiana, ale przytakuję i siadam przy wyspie kuchennej. On nalewa wrzątek do dwóch kubków i stawia jeden przede mną. Dzwoniła właścicielka, zaproponowała, że jeśli jakoś się dogadamy i zostaniemy współlokatorami, odda nam po trzy czwarte kwoty, którą zapłaciliśmy. Unoszę brwi. Hmm, brzmi interesująco, za te pieniądze mogłabym poszaleć na zakupach. Wystarczyłoby na kilka sukienek i całkiem niezłe buty, w dodatku kupiłabym rubi wypasiony prezent pod choinkę. Nie lubię cię, mówię patrząc na niego ze zmarszczonymi brwiami. Ale nie ukrywam, że propozycja jest interesująca. Co ty o tym sądzisz? Mnie pasuje, odpowiada zanurzając usta w kubku. Przez większość czasu i tak będę w pracy, więc jeśli przestaniesz mnie bić, gdy tylko przekroczę próg, to jestem gotów zaryzykować. Udaje, że się zastanawiam. Ja też spędzam większość dnia poza domem, więc może wytrzymam miesiąc takim wkurzającym współlokatorem. Okej. Okay. Wchodzę w to. I przepraszam za parasol. Myślałam, że jesteś włamywaczem. Patrzy na mnie rozbawiony, prostuje się i mówi: Przekażę jej jutro, że się dogadaliśmy. Dobranoc. Zabiera kubek i rusza do sypialni. Zanim zamknie, za sobą drzwi odwraca się w moją stronę. Jakbyś chciała skorzystać w nocy z łazienki, to śmiało, Śpię jak zabity, więc nie usłyszę pukania. Dziękuję. Mówię nie odrywając się od kubka. Holden kiwa głową i znika za drzwiami swojego pokoju. Rozglądam się po salonie, który jest bardzo ładny, co stanowi pocieszenie w sytuacji, w jakiej się znalazłam. Przygotowuję sobie posłanie z małej poduszki i grubego koca. Wypijam herbatę i układam się do snu. Jestem tak zmęczona, że zasypiam w kilka sekund. Rozdział trzeci. Budzi mnie jakiś dziwny dźwięk otwieram jedno oko i przez chwilę próbuję sobie przypomnieć, gdzie jestem. Widzę swoją walizkę. Granatowy fotel i pięknie wyrzeźbione plecy. Ten ostatni element sprawia, że natychmiast powraca mi jasność umysłu. Siadam na kanapie, która jest teraz moim łóżkiem. Holden odwraca się, słysząc mój ruch. Napijesz się kawy? Pyta, skupiając wzrok na moich piersiach. Sutki stają na baczność, gdy tylko zostają pozbawione ciepła koca. Szybko zasłaniam się ramionami. Chętnie. Odpowiadam zachrypniętym od snu głosem. Skorzystam tylko z łazienki. Wsuwam stopy w puszyste kapcie i ruszam do sypialni. Widzę starannie pościelone łóżko, co mnie bardzo dziwi, bo facet zwykle wychodzi z barłogu, zostawiając pościel w stanie chaosu. Słodzisz? Dobiega mnie męski głos, gdy dziesięć minut później wchodzę do salonu. Łyżeczkę poproszę. Domyślam się, że w lodówce nie ma mleka. Niestety, jeszcze nie wydoiłem krowy. Siadam przy wyspie i sięgam po kubek. Kawa jest przepyszna. Dodał do niej czegoś, co ładnie pachnie. Zaciągam się aromatem, przymykając powieki. Kiedy je otwieram, widzę szeroką klatkę piersiową i wpatrzone we mnie ciemne oczy. A może w kawie jest trucizna, a zapach ma mnie zachęcić do wypicia? Zawsze spacerujesz nago po mieszkaniu? A twoje piersi tak się cieszą na widok każdego faceta? Jest chłodno. Rzucam zerkając na swoje sutki wyraźnie sterczące pod cienką tkaniną piżamy. Gdybym była tutaj sama nie musiałabym się teraz kompromitować. Może współlokator to jednak nie był dobry pomysł? A może chodzi po prostu o tego współlokatora? Wiesz, czy można zjeść dobre śniadanie w tej okolicy? Pyta, wkładając kubek do zmywarki. Ścieli łóżko i sprząta naczynia? Może cierpi na jakąś chorobę psychiczną, albo był kobietą, ale w liceum zmienił płeć. Za rogiem jest miła knajpka, odpowiadam. Tłumaczę mu, gdzie skręcić i co oferują na miejscu. Kiwa głową, dziękuję za informację i rusza do sypialni. Osiem minut później wychodzi kompletnie ubrany i zarzuca na siebie płaszcz. Miłego dnia. Może lepiej nie bierz ze sobą parasola, żebyś nie skończyła na posterunku, mówi rzucając mi szeroki uśmiech, po czym znika za drzwiami. Nawet nie zdążyłam się zastanowić, jak mu odpyskować. Godzinę później wsiadam do metra. Jakiś spocony chłopak stoi obok mnie i oddycha tak, jakby był zdenerwowany. Mam wrażenie, że zaraz zemdleje i upadnie. Dobrze się pan czuje? Pytam lekko, dotykając jego ramienia. Tak, szepczę, kiwając głową. Po prostu mam ważną rozmowę o pracy i bardzo się denerwuję. Na pewno będzie dobrze. Czym się pan zajmuje? Jestem kelnerem, pracuję w miejscu bez perspektyw. Jadę na rozmowę do restauracji, którą otwierają przed świętami dobrze płacą i mają ciekawy system szkoleń. Bardzo mi zależy, dlatego prawie umieram ze strachu, wyznaję na jednym wydechu. Rozpoznaję w nim siebie, też chcę piąć się w górę. Mieć opcję pójścia dalej, a nie stania w jednym miejscu. Jeśli stoisz w miejscu, to się cofasz. Będę trzymać za pana kciuki. Jak się nazywa ta restauracja? BNW. Przyjdę na otwarcie i na pewno będzie pan obsługiwał mój stolik, mówię z uśmiechem. Jest pani bardzo miła. Jak pan ma na imię? Peter. Widzę, że lekko się rozluźnił, więc pytam go jeszcze o jego obecną pracę, czy wciąż się uczy i co planuje w późniejszych latach swojej kariery zawodowej. Nic nie poradzę na to, że umiem rozmawiać tylko o pracy. Nie jestem mocna w plotkowaniu o randkach, kinie czy świętach. Na randki chodzę tylko wtedy, gdy ktoś ze znajomych umówi mnie na siłę. W kinie? Byłam wieki temu, a święta to czas, kiedy człowiek spotyka się z rodziną. Nie chcę, żeby ktoś pytał mnie o moją, więc zawsze mówię, że nie lubię świąt. Jest w tym ziarno prawdy. Nie lubię ich, bo od paru lat spędzam je przed telewizorem. Wysiadam z poczuciem, że zrobiłam dobry uczynek, bo mój rozmówca z metra przestał trząść się jak galareta. Z uśmiechem na ustach zmierzam do biura, w którym witają mnie rozpromieniona Rubi i wielki świerg z błyszczącymi lampkami. Wzdycham i siadam za biurkiem. Jak pierwsza noc w nowym mieszkaniu? Masz wygodne łóżko? zagaduje Rubi. Nie mam pojęcia, śpię na kanapie. Nie rozumiem. Widząc jej minę, wybucham śmiechem. Streszczam moją wczorajszą przygodę z panem: Zbiłaś mnie parasolem, więc śpisz na kanapie. I opowiadam o naszym układzie, dzięki któremu pewnie będę mieć trwały uraz psychiki, ale odzyskam znaczną część pieniędzy. Rubi patrzy na mnie, jakbym mówiła po chińsku, przenosi spojrzenie na świerg, jakby miał przetłumaczyć moje słowa, po czym znów wlepia wzrok we mnie. A co ten cały Holden robi w Londynie? Nie mam pojęcia i mnie to nie interesuje. Mówił coś o pracy. Chcę tylko, żebyś siedział cicho w swoim pokoju, opuszczał deskę w łazience i wycierał buty z błota, zanim wejdzie do mieszkania. Aha, mówi Rubi, nie spuszczając ze mnie wzroku. Idziemy na zebranie? Pytam, machając jej dłonią przed oczami. Kiwa głową zbiera z biurka kilka kartek i ruszamy do sali konferencyjnej. Jesteśmy pierwsze. Więc rzucam się na talerz z rogalikami, bo przypominam sobie, że nie jadłam śniadania. Zajadam się maślanymi pysznościami, gdy sala zaczyna się powoli zapełniać. Dwa blechy z księgowości siadają blisko nas i próbują umówić się z nami na piątkowy wieczór, bezwstydnie przyglądają się moim łydkom wystającym spod granatowej sukienki. Przykro nam, chłopaki, ale tam, gdzie się wybieramy, nie wolno przychodzić z dziećmi, tłumaczę, robiąc przepraszającą minę. Zastygają, a głupkowate uśmiechy schodzą im z twarzy. Obrażeni przesiadają się w inne miejsce, próbując szczęścia u Mendy i Kim z działu HR. Współczuje dziewczynom. Kochani, zaczyna nasz szef, podnosząc ręce, jakby chciał nam udzielić błogosławieństwa. Wiem, że to gorący okres, Mam nadzieję, że wszyscy dajecie z siebie 110%. Mówiąc to, co chwilę zaciska dłonie w pięści, jakby kibicował swojej ulubionej drużynie. W sumie, jesteśmy jego ulubioną drużyną, zarabiamy dla niego szmal. Nasze świąteczne kampanie reklamowe przynoszą spodziewane efekty, prawda, Fred? Tu wskazuje palcem Freda, który poprawia swoje ogromne okulary i zawzięcie kiwa głową. Na pewno zaraz przedstawi nam wyniki, dzięki którym szef będzie mógł brandzlować się pod prysznicem, gdy tylko wróci do domu. Jestem podekscytowany tym, co osiągnęliśmy w branży reklamowej. Cieszę się, że wkrótce otwieramy nowy oddział. Paryż na nas czeka. Dziwne, że w tym momencie nie rozlegają się fanfary, a za oknem nie wybuchają fajerwerki. Ponadto mam kolejną dobrą wiadomość. Do naszego zespołu dołączył właśnie genialny umysł. Spoglądam na Rubi, robi minę, nic o tym nie wiem, i kręci głową. Patrzę na Mandy, a ona przewraca oczami. To sygnał, że nie lubi nowego pracownika. Wszyscy niecierpliwie kręcimy się na krzesłach, gdy szef wychyla głowę za drzwi i macha na kogoś, zapraszając go do wejścia. W drzwiach pojawia się szczupła blondynka w perfekcyjnie dopasowanej sukience. Uśmiecha się do nas idealnie równymi białymi zębami, a następnie staje przy stole gotowa na prezentację. Nie musi długo czekać. Poznajcie Iwon, wrzeszczy szef, pracowała w Hiszpanii i Francji. Teraz dołączyła do nas i będzie nas wspierać w kreowaniu najlepszych strategii reklamowych dla naszych klientów. Brawa! Wszyscy posłusznie klaszczemy, a nowa udaje, że jest zawstydzona. Następnie szef referuje jej niesamowite osiągnięcia, liczbę zdobytych nagród i rzuca nazwami firm, dla których przygotowywała kampanię. Później zaprasza ją na krzesło obok siebie, a Fred występuje na środek, żeby zaprezentować obiecane wyniki. Robię notatki co jakiś czas, spoglądając na Iwon. Uważnie słucha relacji Freda i czasem zadaje szefowi jakieś pytanie na ucho. Nie sądzę, żeby na niego leciała, bo Gilbert raczej nie nadaje się do biurowego romansu. Skoro Iwon ma tyle osiągnięć, to kariery przez łóżko też raczej nie robi. Wzdrygam się na myśl, że ktokolwiek miałby uwodzić naszego szefa, aby dostać posadę. I ja nie tknęłabym go kijem przez szmatę. Jednak obecność nowej hmm, wzbudza we mnie niepokój. Czyżby moja kariera we Francji stała pod znakiem zapytania? Możemy zamienić słówko? Pytam szefa, gdy 40 minut później niemal wszyscy opuścili już salę. Przytakuje i zamyka drzwi za ostatnim pracownikiem. Czy pojawienie się Iwon w jakiś sposób zagraża mojemu awansowi? Pytam wprost, bo ani ja ani szef nie lubimy owijania w bawełnę. Podobno pracowała we Francji, więc pomyślałam, że może rozważasz jej kandydaturę na stanowisko kierownika paryskiego oddziału. Nie będę kłamał, że o tym nie pomyślałem, gdy tydzień temu przyszła tutaj w sprawie pracy. Wyznaję, spuszczając głowę i wpatrując się w wykładzinę. Pyszne, maślane śniadanie podchodzi mi do gardła. Ma spore doświadczenie i samodzielnie kierowała wielkimi projektami. Doceniam jednak pracę, jaką włożyłaś, aby dostać ten awans. Wiem, że dużo się nauczyłaś i przez ostatnie miesiące chorowałaś, jak wół. Poza tym, znamy się od dwóch lat i mam do ciebie zaufanie. Iwon, musiałaby dokonać czegoś spektakularnego przed świętami, żebym oddał jej twoje stanowisko. Mówi pocieszająco, ściskając moje ramię, kiwam głową nieco uspokojona. Wracam do biura z mętlikiem w głowie. Przez ostatnie miesiące stresowałam się walcząc o awans. Teraz, gdy jestem tak blisko, znowu czuję zdenerwowanie, bo pojawia się jakaś Iwon, która może sprzątnąć mi wymarzoną posadę sprzed nosa. Nie podoba mi się to. Rubi od razu zauważa mój wisielczy humor. Tylko nie mów, że to ona pojedzie do Paryża. Kupiłam już walizkę, z którą odwiedzę cię na wiosnę. Jesteś kochana, ale okazuje się, że mój awans stoi pod znakiem zapytania. Szewni niby twierdzi, że ciężko pracowała mi mi ufa, lecz nie powiedział, że nie powinnam czuć się zagrożona. Mówi, że on musi zrobić coś spektakularnego, żeby dostać moją posadę, ale jak słucham o jej osiągnięciach, to chyba nie będzie to stanowiło dla niej problemu. Harper. Wiem, że zależy Ci na tym awansie. Zgadzam się, że na niego zasługujesz. Szef chyba nie okaże się fiutem i nie zmieni zdania w momencie, gdy spakowałaś rzeczy i zrezygnowałaś z mieszkania. Mam taką nadzieję. Biorę się do pracy, ale mój mózg pracuje na zwolnionych obrotach, bo wciąż analizuję możliwość poniesienia porażki. Kiedy wybija piąta po południu, czuję się, jakbym pracowała 60 godzin bez przerwy. Jestem mentalnie wykończona. Mam nadzieję, że chociaż Peter z metra odniósł dziś zawodowy sukces. Zapisuję na małej karteczce, żeby zarezerwować stolik w tej knajpie, o której wspomniał. Przyklejam notatkę do biurka i wraz z Rubi ruszamy do wyjścia. Po drodze robię zakupy. W sklepie stoi wielka choinka, na której migają światełka i wdzięczą się czerwone bombki. Kręcę głową z niesmakiem. Ponad miesiąc do świąt, a tutaj wygląda, jakby za kilka dni miało być Boże Narodzenie. Postanawiam przejść się kawałek, żeby przewietrzyć umysł. Może wizja Yvonne, zdobywającej paryski oddział, opuści mnie, gdy się zrelaksuje. Niespiesznie idę ulicami, mijając wystawy, które zachwyciłyby rubi. Może sama powinnam spróbować poczuć magię świąt? Po namyśle stwierdzam, że mogłabym to zrobić, ale poczekam, aż zacznie się grudzień. Wchodzę do mieszkania, w którym panuje ciemność. Wygląda na to, że mój współlokator pracuje jeszcze więcej niż ja. Rozpakowuję zakupy, zmieniam sukienkę na wygodne dresy i zabieram się za przygotowywanie jedzenia. Umieram z głodu, więc największe znaczenie ma dla mnie szybkość, a nie walory smakowe. Gotuję makaron i grzeję sos pomidorowy ze słoika. Kroję do tego mnóstwo mozzarelli, za którą dałabym się pokroić. Zadowolona siadam w fotelu i pałaszuję swoją kolację, która jest zarazem obiadem. Kiedy mój brzuch jest pełny, poziom szczęścia wzrasta, a stres związany z wątpliwym awansem nieco maleje. Gdy chowam naczynia do zmywarki, a resztę sosu do lodówki, otwierają się drzwi i staje w nich Holden. W ręce trzyma wielką siatkę z zakupami, a na głowie ma totalny bałagan. Ciekawe, czy słyszał o takim wynalazku jak grzebień. Powoli zmierza do kuchni i stawia zakupy na blacie. Głośno wciąga powietrze, patrząc, jakby mnie na czymś przyłapał. Jadłaś sos pomidorowy? Nie wiedziałam, że powinnam była zapytać cię o pozwolenie. Robiłaś sama? Bez niczyjej pomocy odkręciłam słoik, jeśli to się liczy. Nie liczy się. A to pech, mówię, wzruszając ramionami. Mogę skorzystać teraz z twojej łazienki? Łazienka jest wspólna, ale przechodzi się do niej przez twój pokój. Przez Twój przechodzi się do kuchni, więc chyba jesteśmy kwita zauważa, opierając się biodrem oblad i krzyżując ręce na piersi, patrzy na mnie, jakbym nie miała wszystkich klepek. Ma lekko uniesione brwi, a w jego ciemnych oczach błąka się rozbawienie. Chyba nie traktuje mnie poważnie. W takim razie skorzystam z Twojej szczodrej oferty, mówię, kierując się do walizki po czystą bieliznę i piżamę. Mam zamiar spędzić pod prysznicem przynajmniej 20 minut. W Łazience panuje porządek. Dobrze, że trafił mi się współlokator z nutką pedantyzmu. Nie zniosłabym, gdyby był jednocześnie wredny i niechlujny. Mój ręcznik wisi tam, gdzie zostawiłam go rano. Wyciągam z kosmetyczki maszynkę do golenia. Wchodzę pod gorący strumień wody i czuję, jak napięcie w całym ciele powoli się rozmywa. Nie spieszę się. Uprzedziłam, że zajmuję łazienkę, więc mógł skorzystać, zanim rozpoczęłam inwazję. Wcieram balsam w skórę, kiedy dobiega mnie zapach świeżego pieczywa. Nie takiego świeżo przyniesionego ze sklepu, tylko takiego, jakby ktoś właśnie wyciągał je z pieca. Gdy wchodzę do salonu kilka minut później, Holden przekłada pachnące bułki z blachy na talerz. Upiekł pieczywo? Marszczę czoło i wpatruję się w niego, jakby robił coś nielegalnego. Mrugam kilka razy, żeby upewnić się, że jest prawdziwy. Upiekłeś bułki? Tak. Jesteś głodna? Jak na zawołanie mój żołądek wydaje z siebie przeraźliwe burknięcie. Myślałam, że talerzem makaronu najadłam no się po kokardę, ale zapach tych bułek sprawia, że od razu robię się głodna. Holden uśmiecha się przebiegle, smaruje przekrojoną bułkę oliwą i kładzie na niej plasterki pomidora oraz moją ukochaną mozzarellę. Lubisz mozzarellę? Pyta, zastygając kawałkiem sera w dłoni. Uwielbiam. Mówię cicho, nie chcąc naruszać magii tej chwili. Świeże pieczywo i ser, chyba dojdę, gdy wsadzę to cudo do ust. Dlaczego sam upiekłeś bułki, w sklepie już nie mieli pieczywa? Mieli. Ale ono nie smakuje tak jak to, wskazuje talerz, który powoli przesuwa w moją stronę. Dołączam do niego przy wyspie i zanurzam zęby w tym, co przygotował. Z moich ust wydobywa się jęk rozkoszy. Lepsze niż sos ze słoika? Pytał uśmiechając się, to uśmiech zwycięzcy. Będziesz się teraz ze mnie nabijał, pytam z pełnymi ustami. Nie umiem upiec pieczywa i zrobić sosu pomidorowego. Poza tym byłam głodna, więc kupiłam coś na szybko. Zwykle nie mam czasu gotować. To niedopowiedzenie roku zwykle nie mam czasu na nic. Moja praca pochłania masę energii, bo oddaję się jej całkowicie. Po powrocie do domu nie mam ochoty nawet na faceta, którego nie posiadam, więc zwykle biorę prysznic, włączam telewizor lub laptop i oglądam film, przy którym zasypiam lub nadrabiam zaległości z pracy. Kto ma czas na gotowanie? Słyszę dzwonek swojego telefonu, więc szybko zeskakuję ze stołka i ruszam w stronę fotela, gdzie zostawiłam torebkę. Wszystko OK? Pytam Rubi, odbierając połączenie. Tak, tylko pracuję nad projektem dla tej sieci sklepów ze zdrową żywnością i nie mogę zdecydować się na logo. Grafik przygotował kilka propozycji, jednak nie umiem wybrać jednej. Masz czas rzucić okiem? Potrzebujemy tego na jutro rano. Jasne, prześlij mi mailem, zaraz się tym zajmę. Jesteś cudowna. Nie wiem, z kim będę tworzyć taką zajebistą drużynę, jak wyjedziesz do Paryża. Myślę, że ktoś da się nabrać na twój rzekomy talent, rzucam. Świnia! Mówi Ruby ze śmiechem. Żegnam się z nią i odkładam telefon. Odwracam się w stronę kuchni, gdzie Holden właśnie wymiata ostatnie kęsy ze swojego talerza. Wróciłaś z pracy, by dalej pracować? Ładnie to tak podsłuchiwać. Sąsiad pewnie też podsłuchiwał. Strasznie głośno rozmawiasz przez telefon. Nie wiem, co powiedzieć. Odwraca się do mnie plecami, żeby włożyć talerz do zmywarki. Potem mija mnie w drodze do sypialni. Tylko nie dzwoń już nigdzie, bo mnie obudzisz dodaje rzucając mi złośliwy uśmiech i znika w swoim pokoju gdy zamykają się za nim drzwi wracam do jedzenia wkurza mnie ale żarcie jest tak dobre że nie mogę się oprzeć zapominam że to on je przygotował i rozkoszuję się połączeniem soczystych pomidorów i niebiańskiej mozzarelli kiedy kończę jeść sprzątam starając się być jak najciszej jak potrafię włączam laptop i siadam w fotelu Postanawiam poświęcić godzinkę na pracę. Otwieram mail od Rubi. Przy okazji rzucam okiem na wiadomości od trójki innych współpracowników. Trzy i pół godziny później wybija północ, a ja zamykam laptop i wlokę się do łazienki, żeby umyć zęby. Delikatnie naciskam klamkę, mając nadzieję, że Holden dawno śpi. Na paluszkach chodzę do sypialni i zmierzam do łazienki, starając się nie patrzeć w stronę łóżka. Nie udaje mi się, bo tuż przed drzwiami łazienki odwracam głowę i widzę jego długie nogi oświetlone przez uliczne latarnie. Nawet w nocy widać, że na ciele mojego współlokatora nie ma grama zbędnego tłuszczu. To, że jest umięśniony, zauważyłam już rano, gdy paradował bez koszulki. Obecna obserwacja tylko potwierdza to, co już wiem. Jego biodra znajdują się pod kołdrą. Ciekawe, czy śpi nago. A co ci to interesuje, Harper? Przecież nawet go nie lubisz. Potrząsam głową, odrywam wzrok od szerokich pleców i długich nóg, a następnie cicho wsuwam się do łazienki. Myję zęby i korzystam z toalety, a potem bezszelestnie opuszczam sypialnię. Nie kłamał, gdy mówił, że mocno śpi. Nakrywam się szczelnie kocem i próbuję umościć się na małej poduszce, która dekoruje kanapę. Przez cały dzień pobolewał mnie kark i chyba właśnie namierzyłam winowajce. Muszę pamiętać, żeby jutro kupić sobie poduszkę. Z tą myślą zapadam w sen.